Są z nami zawodnicy z pierwszej drużyny, tak? Przeprowadzimy tutaj trening. Będzie element doskonalenia zwodów, element gry, tak? Także zaraz przejdziemy do ćwiczeń. Dzielimy się według tego rocznikowo. Ksawery idzie do tamtej bramki, Przemek idzie do tej bramki, zawodnicy 2-6 idą tutaj, zawodnicy 2-5 idą tam. Zawodnica oddaje i po, tak? 4 razy, po. Żeby ćwiczyć te rzeczy, żeby się ich nauczyć, żeby próbować takie rzeczy robić. Z prostego, uderzenie z prostego pod bramką zawsze możecie wykonać. Trudniej jest spojrzeć i poszukać wewnętrznym podbiciem jednego albo drugiego słupka, zobaczyć jak się tam wygląda. Przyjąć raz, żeby ona spadła do ziemi, żebyście mogli drugi kontakt robić do środkowania albo dać pas ziemią, tak? Na wchodzącego akurat tutaj dziesiątkę, nie ma dziewiątki. Natomiast środkowi zaraz wam wytłumaczę o co chodzi. Dawaj, boki na bok. Proszę, obojętnie, prawa, lewa strona, nie ma znaczenia, bo i tak się zmienicie. Tak jest. I to co tutaj powiedział? 6, 8. W dwóch kontaktach, przyjęcie kierunkowe. Dajcie tak, że będzie 3, 6 i 2, nie? Musicie dostawać pas ode mnie lub od Nunu. To najważniejsze, żebyście nie szli do nas tyłem po piłkę, nie? Bo jak idziecie tyłem przodem do swojej bramki, ciężko wam jest się odwrócić. Musicie starać się zrobić to w dwa kontakty, czyli idziesz bokiem, dostajesz piłkę, raz przyjmujesz, grasz do dziesiątki, on ci zgrywa i grasz albo pas, albo przerzut na bok. Możesz też wybrać, że przyjmujesz i bezpośrednio grasz na bok. Rozumiecie? To dowieszcie się. Będziemy się zmieniać. Najistotniejsze jest to zrobić w takiej ilości kontaktów, jak trener powiedział. Obrońcę i go tu go odepniesz, to wiesz, że tu go zgubiłeś, nie? Czyli tu sobie przyjmiesz i tu go zastawisz. Kwestia jest tego, żebyście nie biegli tak, tylko jak dostajesz, zanim dostaniecie piłkę, w jedną stronę wystarczy się odwrócić. W dwie to już super, nie? Bo wiesz z dwóch stron, co się dzieje. Ale jak biegniesz bokiem i spojrzysz przed ramię i tu nikogo nie ma, no to się odwracasz, jesteś przodem, nie? I musicie rękoma pracować, to jest, wiesz, jak pchniesz tylko lekko obrońcę, to nie jest faul, ale jak stoisz z nim i zrobisz to, to masz 2 sekundy. To jest raz i dwa zagrania.